Witam Państwa, witam bardzo serdecznie drogich, kochanych telewidzów, telewizji suwalskiej. Witam, pozdrawiam już w atmosferze nowego miesiąca, miesiąca marca, więc kolejnego etapu roku pańskiego 2023. Witam też w atmosferze oczywiście Wielkiego Postu, tego właśnie czasu, który rozpoczęliśmy niedawno, tego czasu, który uczy nas patrzenia na krzyż, jako na symbol naszego zbawienia, który uczy nas patrzenia na cierpienie, nasze cierpienie uczy nas patrzenia na cierpienie, które może być owszem bólem, które jest bólem, które dokucza, ale które może być też dla nas ludzi wierzących takim właśnie elementem zbawczym, jak ta pieśń powiada, co bardzo dobrze znamy. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o miesiąc marzec, to właśnie to przysłowie, w marcu w garcu, zobaczymy. Luty nas troszeczkę zawiódł, bo miało być zimno, mieliśmy kupować ciepłe buty, czy kobiety, czy mężczyźni. Okazuje się, ten luty tak jakoś sobie przeszedł i tego mrozu za dużo nie było. No ale przysłowie nie zawsze są właśnie takimi zasadami, które są wcielane przez poszczególne etapy roku kalendarzowego. No właśnie początek miesiąca marca, dzisiaj jak wiem jest piąty dzień tegoż miesiąca, jest to pierwsza niedziela tegoż miesiąca i proszę Państwa, warto zauważyć, że w tym tygodniu, który rozpoczynamy, będzie to w najbliższą środę, ósmy dzień marca, to jest Dzień Kobiet. Niniejszym kłaniam się bardzo nisko, myślę, że widać to i bardzo serdecznie pozdrawiam drogie solenizantki, kochane solenizantki, panie, dziewczynki, mężatki, panienki, narzeczone, wszystkie kobiety, które czują się kobietami i które właśnie chcą, żeby taki dzień czy takie święto obejść w atmosferze uroczystej. Oczywiście życzę, żebyście były zdrowe, żebyście były kochane, kochające, a nade wszystko życzę Wam, żebyście umiały wpatrywać się w swój wzór, w Matkę Najświętszą. To właśnie ona jako kobieta najdoskonalsza, to właśnie ona jako kobieta, która była bez grzechu, jest właśnie wciąż nie tylko wzorem, ale jest orędowniczką i jest tą, która opiekuje się, która prowadzi, która wskazuje i która uczy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech Matka Najświętsza będzie razem z Wami, a Wasze patronki, patronki te właśnie, których imiona nosicie, niechaj za Wami się wstawiają, niech za Wami się orędują i niech będą też z Wami nie tylko od święta, ale na każdy dzień, nie tylko w dzień 8 marca, ale każdego dnia miesiąca marca i każdego dnia roku, który obecnie przeżywamy. Kochani, no wracamy teraz do dzisiejszej niedzieli. Jak wiem, jak powiedziałem, to jest niedziela, która jest drugą niedzielę Wielkiego Postu. W naszym mieście, na terenie parafii świętego Kazimierza Królewicza odbywa się 23. Jarmark Kaziukowy. Za tradycja, która już trwa tyle lat, dlatego też życzę parafii i tym wszystkim, którzy organizują tego rodzaju przedsięwzięcie w naszym mieście, żeby to było przedsięwzięcie, które ożywi tradycję i które ożywi też miłość do świętego Kazimierza w wydaniu ludowym, bo jak wiemy, świętego Kazimierza obchodziliśmy wczoraj, 4 marca. Pozdrawiam serdecznie solenizantki i solenizantów, a dzisiejsza właśnie niedziela jest taką niedzielą, która ma wymiar taki właśnie ludowy, Kaziuki, czy jak to woli Kaziuk. Jeżeli chodzi o nasze miasto, to jest właśnie już 23. Suwalski Kaziuk. Życzę wszystkim gościom, uczestnikom tegoż właśnie przedsięwzięcia, żeby święty Kazimierz otaczał swoje opieku i żebyśmy jak najwięcej wynieśli z niego takiego dobrego przykładu, bo on naprawdę swoim życiem, młodym życiem, jako królewicz dawał tylko dobry przykład. Zauważmy jego, pomódlmy się do niego i oczywiście też zachowajmy tradycję, którą dzisiaj realizujemy w tę właśnie dzisiejszą niedzielę. Poza tym, kochani Państwo, drodzy telewidzowie, dzisiejsza niedziela to jest tak zwana niedziela Ad Gentes. To jest łacińskie słowo i ono tłumaczy się na język polski w ten sposób. Ku narodom, bądź też ku ludom. Ad Gentes, czyli właśnie niedziela, która jest poświęcona misjom, misjonarzom. Taka niedziela w Polsce, to jest tylko właśnie wymiar polski, jest obchodzona od roku 2005. Modlimy się za misjonarzy i jesteśmy właśnie w solidarności, w takiej wspólnocie z tymi, którzy wyjechali gdzieś
daleko, jak to się mówi, za góry, za morza, za lasy, żeby głosić Chrystusa, żeby mówić o Jego Ewangelii, ale nie tylko, żeby Jego głosić, nie tylko, żeby mówić o Nim, o Jego przesłaniu, o Jego nauce, ale żeby też pomagać ludziom owszem duchowo, ale nade wszystko, albo po prostu pomagać materialnie. Dlatego też dzisiaj, kochani, gdy będziemy w kościele, bo przecież gdy byliśmy, to na pewno żeśmy zauważyli przed kościołem, czy w kościele, pod chórem, młodych ludzi, którzy trzymają skarbonki. Do tych skarbonek można wrzucić datek na rzecz misji. Jest to właśnie fundusz misyjny, Krajowy Fundusz Misyjny, który wspiera misjonarzy, misjonarki, tych świeckich, tych duchownych i który właśnie w ten sposób pomaga tym ludziom, którzy głoszą Chrystusa, a także tym ludziom, którzy o tym Chrystusie słyszą. Zechciejmy pomodlić się właśnie za tych, którzy wyjechali, którzy poświęcili swoje życie. Poza tym też pamiętajmy Wielki Post, to czas nabożeństw wielkopostnych, to Droga Krzyżowa, to gorzkie żale, to oczywiście także rekolekcje wielkopostne. Gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaprowadził ich osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich, jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. Ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Nauczycielu, dobrze, że tutaj jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. Zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozeszli, nikogo już nie widzieli, sobie tylko samego Jezusa. Drodzy Państwo, widzimy oczyma wiary Chrystusa, który przemienia się. Chrystus przemieniony wzywa nas do przemiany właśnie w tym świętym czasie Wielkiego Postu, który obecnie przeżywamy. Przemieniajmy się, nawracajmy się, naprawdę starajmy się być ludźmi dobrymi, bo naprawdę być człowiekiem dobrym to być człowiekiem, który jest po prostu człowiekiem kochanym, który kocha. To jest człowiek, który jest otwarty, to jest człowiek, który jest potrzebny. Niech właśnie ta przemiana będzie właśnie taką akcją całego tego świętego czasu, który właśnie przeżywamy jako czasu Wielkiego Postu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowe dni tego właśnie czasu, który, jak powiedziałem, przeżywamy i który będzie dla nas bardzo owocnym, bardzo pożytecznym i bardzo odpowiedzialnym. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego, zostańcie z Bogiem.